21. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kolskiego odbył się w Kościeleckim Amfiteatrze w dniu 2 czerwca 2019 roku. Malowniczej scenerii Kościeleckiego Amfiteatru towarzyszyła wyjątkowa pogoda tego dnia. Przegląd rozpoczął przemarsz Orkiestr Dętych. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr. Były to orkiestry z Dąbia, Wrzącej Wielkiej, Kościelca, Koła, Kłodawy i Babiaka. Uroczystość oficjalną otworzył starosta powiatu kolskiego Robert Kropidłowski wraz z gospodarzem spotkania wójtem Dariuszem Ostrowskim. Ten przegląd to przede wszystkim właśnie okazja zobaczyć, co tak naprawdę ochotnicze straże pożarne potrafią. I oby one się nigdy nie kojarzyły tylko i wyłącznie z działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście. Bowiem dzisiejszy dzień można uznać za swego rodzaju święto orkiestr dętych. Jest to dzień, w którym chcemy docenić ich pracę, docenić ich poświęcenie, bowiem często w swoim wolnym czasie spotykają się, ćwiczą, przygotowują. Pośród zaproszonych gości zaszczycił swoją obecnością poseł Leszek Galemba z małżonką. Wdzięczności i uznania mojego za to, co robicie. Bo każdy zespół, żeby tutaj dzisiaj wystąpić, pokazać się, musi ćwiczyć, pracować. Następnie nastąpiły prezentacje każdej z orkiestr, która miała do wykonania 3 utwory. Dzisiaj w Kościelcu mamy 21. Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Myślę, że jest to wspaniała impreza dla tych wszystkich orkiestr, tych wszystkich ludzi, którzy działają, grają, reprezentują wspaniale naszą gminę, powiat, obsługują imprezy gminne, kościelne, no i oczywiście na zewnątrz promują doskonale nasze gminy. Jest to ich święto. I podziękowanie od nas z tego tytułu, pokazanie, że oni są ważni dla nas, że ja sam nie wyobrażam sobie, aby w naszej gminie nie było orkiestry dętej. W Kościelcu organizowany jest po raz drugi przegląd orkiestr dętych, a po raz pierwszy właśnie tutaj w tej przepięknej scenerii Amfiteatru Kościeleckiego. Thank you.
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych jest tradycją już wieloletnią. Chcemy ten sztandar nieść po całym powiecie, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli zobaczyć, jaki mamy dorobek artystyczny, jakie orkiestry dęte mają dorobek artystyczny, jaką mają tradycję, bo zawsze przed występem jest krótka historia orkiestry, ile lat funkcjonuje, gdzie brała udział. Przed ogłoszeniem zwycięzcy przeglądu organizatorzy wręczyli pamiątkowe upominki 6 kapelmistrzom występujących orkiestr. Orkiestra, która będzie reprezentowała na wyższym szczeblu orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych, będzie orkiestra z koła. Brawo.